także na stronie internetowej i w mediach społecznościowych. Rozmowa dnia. A naszym gościem jest pani minister Marlena Maląg, minister rodziny, pracy i polityki społecznej. Witam panią serdecznie. Witam bardzo serdecznie. Pani minister, minister Szumowski przed chwilą potwierdził, mamy pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. Jest to pacjent, który przyjechał z Niemiec. Najważniejsze jest to, to spodziewaliśmy się, że prędzej czy później wirus do Polski trafi. Natomiast trzeba powiedzieć jednoznacznie, że państwo polskie działa sprawnie. Jesteśmy przygotowani przede wszystkim do tego, aby jak najlepiej zabezpieczyć Polki i Polaków, a więc pełna gotowość wszystkich służb, zarówno oczywiście Ministerstwo Zdrowia, ale także Główny Inspektor Sanitarny, wojewodowie, systematyczne spotkania zarówno z panem premierem, jak i też pod kierunkiem Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji i służby są w pełnej gotowości. I to jest najważniejsze, abyśmy nie wpadali w panikę, abyśmy tutaj dali wiarę temu, że jesteśmy przygotowani i pełna gotowość jest państwa i służb do tego, aby zabezpieczyć obywateli. Służba zdrowia jest przygotowana, jak będą zgłaszały się kolejni pacjenci, którzy będą widzieli u siebie, zaobserwują objawy, które są grypopodobne tak naprawdę. Służba zdrowia jest gotowa na to? Służba zdrowia jest gotowa, odpowiednie procedury zostały przygotowane, przekazane, także tutaj pełna gotowość jest służb, pełna informacja i przepływ informacji, bo to jest ważne. Codzienne odprawy, wideokonferencje, które przekazują przede wszystkim instrukcje do postępowania. Ale także ostatni poniedziałek, czyli przyjęta ustawa, specustawa związana, porządkująca pewne rzeczy i usprawniająca, abyśmy przede wszystkim w różnych obszarach byli gotowi do tego, żeby sprawnie działać, żeby obywatelom zapewnić spokój i bezpieczeństwo, bo to jest podstawa, abyśmy czuli się bezpiecznie. W niektórych sklepach widzieliśmy, brakuje artykułów higienicznych, brakuje mydeł, płynów do mycia, antybakteryjnych środków. W niektórych sklepach ludzie również wykupują żywność. Co można tym ludziom powiedzieć, co doradzić? No przede wszystkim wiadomo, że każdy z nas przygotowując się na to, że może jakiś czas spędzi w domu, jakaś taka nasza natura jest, że chcemy zabezpieczyć, żeby te nasze szafy były pełne. Ale przede wszystkim spokój. Przede wszystkim musimy zachować spokój i wiara w to, że jesteśmy przygotowani, bo jesteśmy przygotowani. Państwo polskie wyjątkowo sprawnie działa i tak naprawdę wyprzedzające działania, które zostały już podjęte od, tak jak pan minister Szumowski w Sejmie przedstawiał, krok po kroku działania, które podjęło państwo polskie, zainicjowało też, bo przecież spotkanie ministrów służb zdrowia jest z polskiej inicjatywy, która będzie właśnie też zajmowało się postępowaniem w Unii Europejskiej, wspólnym postępowaniem. I to jest bardzo ważne. I przede wszystkim właśnie zachowanie spokoju, zachowanie tych podstawowych też warunków higieny, oczywiście to o czym wielokrotnie mówimy. Także też polityka informacyjna, która jest przekazywana w mediach, która pokazuje, jak należy i kiedy należy już trafić do lekarza. Też przygotowanie szpitali. Będziemy starali się, aby oddzielić izby przyjęć dla te zakaźne od izb dla osób, które nie podejrzewają u siebie symptom koronawirusa. Także przede wszystkim spokój, a gotowość służb jest pełna, służb sanitarnych, służb epidemiologicznych. Działają laboratoria, także tu w pełna gotowość całego państwa. Drodzy państwo, mamy pierwszy przypadek koronawirusa w Polsce. To jest przypadek w Zielonej Górze. Pacjent przyjechał z Niemiec. I ja powiem państwu tak już od siebie. To, że mamy pierwszy przypadek, nie oznacza wcale, że mamy wpadać w panikę. Nie oznacza wcale, że trzeba lecieć do sklepu i wykupywać wszystkie towary. Nie oznacza, że trzeba kupować chusteczki antybakteryjne. I nie oznacza wcale, że każdy objaw, kaszel, nie wiem, coś w mięśniach, na słamie czy boli, trzeba interpretować jako koronawirus. Spokojnie, drodzy państwo, spokojnie. Przyszło i jest, odejdzie. Po prostu tak, jak to zawsze w życiu bywa. I bardzo słusznie pan redaktor powiedział. Przede wszystkim spokój. Siła spokoju, siła przygotowania i wiara w to, że po prostu jesteśmy przygotowani, bo jesteśmy przygotowani. I to wielokrotnie trzeba powtarzać Polkom, Polakom, abyśmy ze spokojem przebrnęli ten trudny czas. Drodzy państwo, jesteśmy w normalnym trybie. Nie ma trybu żadnego nadzwyczajnego. Jeszcze raz mówię, spokój, spokój, spokój. Nie ma żadnego powodu do paniki. Wracamy do spraw normalnych, przyziemnych, a właściwie nawet dla wielu osób radosnych.
emerytalnych, bo oto od 1 marca weszła w życie waloryzacja rent i emerytur. Jak duże są zmiany? Waloryzacja stała się faktem i to jest właśnie ten nasz pakiet Emerytura Plus, bo tak ten pakiet nazywamy, a więc waloryzacja, 13. emerytura, no i już zapowiedź, bo rząd przyjął projekt 14. emerytury, ale to rok przyszły. Jeżeli chodzi o waloryzację, tak jak powtarzamy, waloryzacja kwotowo-procentowa, a więc przy emeryturach 70 zł, tam gdzie emerytura jest niższa niż 1966 złotych, a procentowa, czyli wskaźnik waloryzacji 3,56 powyżej tej kwoty. Przede wszystkim zależy nam na tym, aby zabezpieczyć tych emerytów, którzy mają najniższe emerytury, najniższe renty. Przy rencie, przy częściowej niezdolności do pracy, ta kwota gwarantowana to 52,50. Fakt, że ruszyła już waloryzacja, środki będą przekazywane przez ZUS na konto, wczoraj też zapewniała pani prezes ZUS-u, a więc jest pełna gotowość. Za chwilę 13. emerytura już w miesiącu kwietniu. Tutaj ważną rzeczą jest to, że decyzje pójdą w jednej kopercie, a więc też ZUS, szukając środków, żebyśmy przede wszystkim służyli obywatelom, aby pieniądze trafiały do obywateli. Wysyłka decyzji o waloryzacji i 13. emeryturze pójdzie w jednej kopercie, co tak może obywateli nie do końca interesuje, ale to jest oszczędność 9 milionów złotych, a więc te 9 milionów też może być dobrze zagospodarowane. I chciałabym podkreślić jeszcze to, bo bardzo ważne jest, że wielokrotnie się mówi, że ta waloryzacja, ta 13. emerytura jest kosztem osób niepełnosprawnych, a tak naprawdę to dobre gospodarowanie budżetu, uszczelnieniem luki VAT-owskiej pozwala, żebyśmy podejmowali takie decyzje, które przede wszystkim służą Polkom i Polakom. Tutaj ta więź między pokoleniowa naszym seniorom i możemy wypłacać to świadczenia. To pani minister, w takim razie, bo słucha nas wiele osób starszych, jeszcze raz proszę o powtórzenie. Jeżeli ktoś otrzymuje emeryturę do 1900 ilu złotych? 66. Otrzyma 70 zł, to jest to minimalna podwyżka. Aha. Jeżeli powyżej tej kwoty, to jest o wskaźnik inflacji, wskaźnik waloryzacji, czyli 3,56% wzrostu. I mało tego, emerytura minimalna wzrasta z 1100 zł do 1200 zł. 1200 zł w takim razie. I to obejmuje wszystkich biorących świadczenia emerytalne i rentowe również. Rentowe też. W zależności, czy to jest renta przy całkowitej niezdolności, czy częściowej. To są oczywiście różnice, bo przy częściowej... A jakie to różnice? Różnica jest taka, że przy częściowej niezdolności do pracy, przy rencie, to jest ta gwarantowana kwota to 52,50 i minimalna renta przy częściowej niezdolności do pracy to jest 900 zł. W takim razie dziękuję pani serdecznie. Drodzy dziękuję państwo, przypominam, bardzo, że gościem programu Pierwszego Polskiego Radia jest pani Marlena Maląg. Ciąg dalszy tej rozmowy na stronie internetowej oraz w mediach społecznościowych radiowej Jedynki. Pani minister, ciąg dalszy naszej rozmowy. Podniesiony został także próg uprawniający do wypłaty świadczenia dla osób niezdolnych do samodzielnej egzystencji. Proszę o szczegóły. Tak, a ustawa waloryzacyjna, tutaj nie zapomnieliśmy o osobach niesamodzielnych, które pobierają tak zwaną 500 dla osób niesamodzielnych. Próg podniesiony z 1600 do 1700. To gwarantuje przede wszystkim, że osoby nie utracą świadczenia do tej pory pobieranego. Nie trzeba składać żadnych wniosków, to z automatu ZUS jest przygotowany w swoich systemach informatycznych do tego przeliczenia. Bardzo ważna informacja przede wszystkim właśnie dla osób z niepełnosprawnościami, bo w tej przestrzeni medialnej, takiej kreowanej przez opozycję, często mówi się o tym, że my zabieramy jakieś świadczenia osobom niepełnosprawnym. Nie, my nie zabieramy. Te ostatnie 4 lata to tak naprawdę jest potężne wsparcie dla osób niepełnosprawnych. Mówiąc o pieniądzach, to ponad 10 miliardów więcej, ale przede wszystkim z Funduszu Solidarnościowego, bo ten fundusz wzdłuż i wszerz jest przez opozycję omawiany, programy, które zostały zaproponowane, a więc powstanie centrum opiekuńczo-mieszkalnych, czy opieka wytchnieniowa, czy asystent osoby niepełnosprawnej, a także opieka osoby niepełnosprawnej w pełni są realizowane. Nawet wczoraj właśnie analizowaliśmy w ministerstwie,
ministerstwie, jak realizowane są te programy i zainteresowanie programem asystent osoby niepełnosprawnej jest tak duże, że alokacja środków na ten rok 80-milionowa, już właściwie 78 milionów jest zapotrzebowania na te środki, więc prawdopodobnie będziemy zwiększać alokację środków dla asystenta osoby niepełnosprawnej, czyli widać to duże zainteresowanie, ale także, tak jak wspominałam, będziemy dostosowywać programy, które funkcjonują po konsultacjach do tego, aby one jeszcze lepiej, sprawniej funkcjonowały. I to pewnie w przyszłym tygodniu lub końcówką tego ogłosimy właśnie, jakie zmiany w programach będą, ale przede wszystkim zależy nam na tym, aby wspierać osoby z niepełnosprawnościami i te grupy, które są najsłabsze. I myślę, że gwarantem tego jest nasz pełnomocnik rządu do spraw osób niepełnosprawnych, pan minister Paweł Wdówik, który z wielkim zaangażowaniem przygląda się tym programom, ale także patrzy przez pryzmat sam osoby niepełnosprawnej, jak te programy powinny działać, jak powinny funkcjonować, żeby one bezpośrednio to wsparcie trafiało do osoby niepełnosprawnej. To jeszcze w takim razie o jednym programie, który się nazywa Senior Plus. O co chodzi? Senior Plus, wczoraj rozstrzygnięcie programu, 80-milionowy budżet, zainteresowanie samorządów bardzo duże. W tym roku ma powstać 191 nowych domów seniora i klubów seniora. I cieszymy się bardzo, że jest takie zainteresowanie. Również będziemy dofinansowywać uczestników w tych domach i klubach seniora, ale cała alokacja środków z tych 80 milionów złotych zostało zapotrzebowanie złożone na ponad 60 milionów złotych i to zostało w 100% przez nas zabezpieczone i teraz rozważamy, czy ogłosimy kolejną edycję jeszcze seniora, czy uda nam się te środki przerzucić do programu Aktywność Społeczna Osób Starszych, bo tam jest bardzo duże zainteresowanie. Aktywność Społeczna Osób Starszych, czyli co? Program adresowany dla organizacji pozarządowych, które też organizują różne przedsięwzięcia dla naszych seniorów. I tam jest tak duże zainteresowanie tym programem, że może uda nam się zwiększyć 40 milionów na większy budżet, aby zabezpieczyć. To są różne kółka zainteresowań, bardzo tak, różne, bardzo różne, od edukacji po przez działalność kulturalną, sportową, rehabilitację, najróżniejsza działalność dla seniorów. A więc staramy się przede wszystkim tak międzypokoleniowo zadbać o rodzinę z małymi dziećmi, ale nie zapominamy właśnie o naszych seniorach. Wiem, że o tym rozmawialiśmy już raz, ale dopytać warto, zawsze powtarzać. Program 13. emerytura, kiedy ruszę, w jakiej wysokości? 13. emerytura od miesiąca kwietnia, bez składania wniosków, na poziomie minimalnej emerytury, czyli 1200 zł brutto. Trafi do naszych seniorów w miesiącu kwietniu razem z pobieranym świadczeniem. ZUS w pełnej gotowości, świadczenia będą wypłacane. Warto podkreślić, że świadczenia to nie podlega zajęciom komorniczym, co jest istotne, bo czasami są różne trudne sytuacje, również dotyczące seniorów. Że dziadek podżyrował wnuczkowi kredyt. Może się zdarzyć i to świadczenie jest właśnie dla naszych seniorów. Jak rozmawiamy z seniorami, jest duże cieszą się seniorzy przede wszystkim, że będą mogli te środki przeznaczyć na różne rzeczy, bo zarówno na potrzeby związane z bieżącym życiem, ale także na związane takie trochę z przyjemnościami, czyli wyjazd do sanatorium, wyjazd na wakacje, a więc to jest to nasze podziękowanie dla seniorów. A dożyjemy kiedyś czasów, jak w niektórych krajach za granicą, że państwo dofinansuje wyjazdy zagraniczne naszym emerytom? To jest pewna forma dofinansowania, bo jeżeli jest ta 13. emerytura, a w przyszłym roku ma być 14. emerytura, no to jest właśnie ta pomoc państwa, przede wszystkim to podziękowanie. To ostatnie pytanie, 14. emerytura. Kiedy, ile? 14. emerytura, rok 2021. Planujemy, że będą wypłaty listopad, grudzień dla uprawnionych na dzień 31 października. Świadczenie to ma być też na poziomie minimalnej emerytury, która będzie w roku 2021. Natomiast tutaj jest próg dochodowy 2900, to jest ten próg dochodowy. Jeżeli osoby przekroczą to, swoje świadczenie pobierają... Brutto czy netto? 2000? Brutto. Jeżeli świadczenie
świadczenie jest wyższe, to będzie złotówka za złotówkę. Czyli przy ktoś pobiera emeryturę na poziomie 3000 zł, to wtedy minus 100 zł od tej minimalnej emerytury. Ona będzie w przyszłym roku ustalona na rok 2021. Ale dziś myślę, że warto uspokoić naszych słuchaczy, że przede wszystkim jesteśmy przygotowani i koronawirus, który został stwierdzony, państwo jest przygotowane i ze spokojem będziemy przede wszystkim walczyć z tym wirusem. Nie boimy się koronawirusa, nie boimy, tak jest. Pani Marlena Maląg, minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Dziękuję pani serdecznie. Dziękuję pięknie. Była to rozmowa dnia. Udostępnij ją portal informacyjny polskieradio.pl.